Witaj Rzymieszki, z tej strony Trajor, w pierwszym odcinku z nowej serii w Hardzowaniu 4 na modyfikacji Hermits at War, jako Złe Emporium. Tak, gram w nową modyfikację na moim kanale na pewno, chociaż na ostatnim kanale też grałem. Jest to, no, gra przedpremierowa, czyli jak to wychodzi, to jeszcze nie wyszła premiera tej aktualizacji, bo sam mod już jest na warsztacie. W głównej mierze jest to zasługą tego, że jestem częścią timu, który się tym zajmuje, więc po pierwsze, trochę nie będzie dla mnie zaskoczenia, jeżeli chodzi o to, co będzie w modzie. Ale chcę po prostu zobaczyć, jak to wszystko wychodzi od strony gracza. Na pewno będzie o wiele inaczej, dlatego że samo. Samotestowanie moda zazwyczaj polega na tym, że robimy to, żeby ai to było, samo zrobiło, ponieważ wtedy lepiej, lepiej się wie, co co gra, porobi z tym. Więc mod opowiada historię pewnego serwera z Minecraft na YouTubie. Został zainspirowany tym, że no po prostu bardzo, ale to bardzo że tak powiem ciekawe jest sam serwer, sama społeczność więc w ramach po prostu uznania dla niej, no stworzona takiego moda, obecnie jeżeli chodzi o postępy w tym modzie to jest zaplanowane, żeby najpierw zapełnić wszystko, żeby wszyscy mieli jakiś content, po czym będzie się rozwijano ten mod coś ala la Equestria że będą dodawane nowe kontynenty, a potem, jak zostanie nowy kontynent dodany, to na tym kontynencie będzie rozwijany, rozwijany content. Więc tyle, jeżeli o to chodzi. Jeżeli jesteście chętni w to zagrać, to oczywiście poszukajcie w warsztacie. Chociaż może też dodam link pod opisem, ale to już zależy. Po prostu, jak się wpisuje nazwę, to mod wyskakuje, więc nie ma żadnego problemu. W takim razie trochę historii, może bardziej o tym państwie, żebyście się trochę dowiedzieli o tym. No, dla mnie trochę takie, że tak powiem, jak się trochę więcej wie. Trochę wie się o procesie tworzenia tego woda, no to <laughs> nie było aż tak łatwo z tym państwem. Więc historia jest taka, że na ten kontynent przypłynęli tak zwani Hermici, którzy po no, zaczęli kolonizować ten kontynent, po czym 20 lat minęło i no już wszystko zostało zajęte, że już nie ma jakiegoś tutaj miejsca, gdzie można się rozwijać. No chociaż są pustynne pustkowia, ale to też ma swoją historię. Tak, i nasze państwo powstało dzięki pewnej grupie hermitów, którzy, którzy po prostu tutaj osiedli, stworzyli własne państwo i no, obecnie rządzi nim zły Ksizuma. Tak, tak się nazywają. I tutaj mamy na przykład mechanikę no, znaną z Kaiser -Duxa, czyli przemącanie między przyw przywódcami. No, tutaj jest drugi przywódca. Sold, no i ogólnie to tutaj będzie widzieć. On jest kancelerzem naszym i za chwilę powinno się wyświetlić nieco na temat całej historii. Więc wtedy przeczytam, ale jeszcze tylko włączę cel narodowy. Ja pójdę tutaj ścieżką normalną, czyli po prostu to, co lorowo, że tak powiem, jest. Jak włączycie sobie historyczne cele, to wtedy po prostu będziecie dostawali to, bo wszystko jest w sumie ustawione. Więc idziemy, zło zwycięża i teraz powinniśmy dostać o, e, event, więc oprócz tego, że pierwsze to jest po prostu tekst piosenki, kiedy Xizumowie wylądowali na hermicrafcie prowadzeni przez Ximu, Xizuma Voida, tak, ciekawa nazwa, ale to nie, to nie ja tworzyłem ją. Starali się odbudować swój zniszczony dom. Początkowo osady powstały na południu, ale zostały porzucone, gdy zaczęła się migracja Hermitów. Również Xizumy opuściły Hermiton i założyli Hermivil na północy HermitCrafta. W 748 roku socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Hermitcraftu, kierowana przez Bizumę i Xyolta, zyskała na znaczeniu rządząc nowo utworzonym krajem. W międzyczasie Kizizumowite. E, rozczarowany polityką wycofał się, jednak w 753 roku zły Sizuma i Sizolt, e, będę, będę, trochę tutaj język łamał, nie powiem, zorganizowali złą rewolucję, obalając reżim Bizumy. E, Współpracując z Sizoltem, zły Sizuma zjednoczył Sizumów. Wow. <ślał> to zdanie naprawdę po polsku. Ja, ja to tłumaczyłem, ale bardzo <ślał> ogrębnie, więc. <ślał> Dostanie trzy sizmy w, w jednym rzędzie jest trochę męczące. Przeształcając kraj w jeden z najbogatszych na kontynencie. Pod sprawnym przywódcem Sizolta przywrócono Hermiton i utworzono potężną marynarkę Hermitcrafta. Zły Cizuma zodizlował gospodarkę, prowadzając walutę Dercoin. Ponadto przymierzając się z Republiką Wielkich Oczu, wzmocniliśmy się przed zagrożeniem zewnętrznymi. Chociaż nie wszyscy schizumowie są wrogo nastawieni, odortelny uścisk złego sizumy jest agresywny i jego agresywny ekspensjonizm zagrażają harmonii Hermicrafta. No. Tak, to jest w poskórcie historia. Więcej historii możecie się dowiedzieć w głównej mierze, jeżeli będziecie po prostu po kolei robić, no taki typowy mod, gdzie historia po prostu jest zapisana w wydarzeniach. Więc rozpoczynamy. I tak, ostatnio jak grałem, to bardzo dużo się dowiedziałem od żeby wcześniej się tutaj, że tak powiem, przed, przedpremierowo trochę poprawić tutaj też dużo zostało zmienione od ostatniej, ostatniej dużej aktualizacji. Więc tak, czarna środa, no to taki typowy kryzys gospodarczy, który zawsze trzeba mieć na samym początku. Tak, kryzys parowy. W następstwie czarnej środy złe emporium znalazło się w wyszponach poważnego spowolnienia gospodarczego. Wycofanie się naszego głównego importera, Słagon CEO, zadało paraliżujący cios przemysłowi parowemu w naszym kraju, który w dużej mierze polegał na produktach Słagona. Nagły upadek przemysłu parowego wywołał falę uderzeniową w naszej gospodarce, prowadząc do powszechnego bezrobocia i destabilizacji. Pomimo wysiłków rządu mających na celu zwiększenie w samowystarczalności, kluczowe sektory zostały, pozostały wrażliwe. Teraz, gdy złe emporium e, wzma, zmaga się z reperkusjami kryzysu parowego, Konieczne jest podjęcie pilnych działań w celu ożywienia naszej słabnącej gospodarki. Kraj musi wkroczyć na ścieżkę odbudowy, wdrażając strategiczne działania w celu stymulowania gospodarki i zapewnienia stabilnej przyszłości wszystkim obywatelom. Miedziany kolos upadł. Tak, i nas też ob objął kryzys. To nie jest to zbyt niej. O, w ogóle zapomniałem tutaj przeczytać. Tutaj jest oczywiście e, zradykalizowany korpus oficerski. Podzielone sizumy, derb kończy nasza waluta. Kryzys parowy to już wiecie. I pakt miedziany, czyli nasza frakcja. Tak. Jakby ktoś się domyślał, tak. Jest to nawiązanie do innego paktu. Okej. Okay. To jest. E, generyczny event. Okej. Okay. zło zwycięża. Okej, okay, okej. Okay. Więc co tutaj możemy sobie poradzić, minusy? Teraz weźmiemy sobie to. Rozwój południowych zakładów. Więc jaki jest nas cel w tej serii, że tak powiem? E, ogólnie moda, można bardzo szybko zagrać w taki jeden dzień gameplayu, jeżeli według mnie, przynajmniej to co AI robiło, e, ponieważ w jeden dzień można sobie zjednoczyć wszystko. Oczywiście nie wszystkie państwa są. Kompatybilne, że tak powiem, z czasem, po prostu generyczne państwa mają problemy z, z po prostu z wo wojnami, więc zanim się tam wszystko, że tak powiem, uda nam poprawić, to trochę może minąć, ale w międzyczasie zróbmy te inwestycje, które mieliśmy i możemy tutaj też takie inwestycje, na przykład pomoc w badaniach zrobić. Myślę, że to będzie najlepsze na ten moment. Więc naszym celem jest zjednoczenie całego Hermicrafta. Yy, myślę, że pójdę w. Yy, tutaj nie pokazywałem całe drz całego drzewka, jest dosyć duże. Chociaż ja pamiętam, jak zrobiłem ostatnie drzewko i uznałem, że w sumie, w sumie jest takie yy, miarę w miarę. To później jak yy, tam pokazywałem, to takie o ma si los, ale duże drzewko. Oto. Więc to jest dosyć spore drzewko w takim razie też. Po prostu, jak się robi, to jak jest małe drzewko, to się widzi, że jest małe drzewko. Jak się jest duże drzewko, to trudno zauważyć, że jest duże drzewko. Okej. Okay. Na razie sobie po prostu zrobimy te wszystkie inwestycje, żebyśmy mogli trochę rozruszać naszą gospodarkę, zanim pójdziemy dalej. Ale tutaj widzę, że chodzi o to, żebyśmy mogli tutaj później pusić, sobie nieco zdzieli tego kryzysu. Jak na razie aż tak źle nie jest. Mamy tutaj oczywiście customową walutę, którą możemy wykorzystać i mamy jej dosyć sporo, więc można ją jakoś wydawać. A tutaj też można sobie zainwestować w niektóre rzeczy. Okej, okay. mamy już dywizję. Wow, dosyć szybko się zrobiło. Okej, okay, więc dodajmy sobie... Chodzi o to, że... Dodaj dywizję. Jest nowe GUI i czasami jak ma, ma się nowe GUI, to trochę się, że tak powiem, człowiek dezorientuje. Wiem, że to jest mod, nad którym pracowałem, ale GUI czasami jest dezorientujące. E, zastanawiamy się, czy po prostu trochę go po, nie pozmieniać. Okej, okay, mamy agenta. Myślę, że wyślemy go najpierw do pierwszych, gdzie będziemy mogli wojnę potworzyć. I jeden taki protip, jeżeli będziecie grać w moda. I chcecie mieć bardzo prostą rozgrywkę, to zachęcam po prostu, żebyście budowali jednostki specjalne. Tak. Nie chodzi o to, że jest tutaj dużo gół czy czegoś takiego. Po prostu, jeżeli macie desanty i flotę, to wtedy jest o wiele prościej wszystko działać. Ok, zrobiliśmy już wszystkie z rzeczy, które mogliśmy, więc pójdźmy teraz tylko w to. Aż tak mi się nie śpieszy, żebyśmy tam dostawali wszystkie, wszystkie rzeczy od razu, więc możemy trochę poczekać. To jest budowa fabryki, tak, tak, tak. Uwielbiam fabryki z decyzji. To jest takie proste takie łatwe, żeby zrobić sobie taką fabrykę. Okej okay. inwestycja w rybołówstwo oceaniczne. I możemy sobie zwiększyć, nie? A coś tutaj mamy. Tutaj mamy jakieś, ale tutaj mamy monopol przemysłowy. To może weźmiemy to, a tutaj może już weźmiemy teoretyka wojskowego i geniusz, ok. E, poczekamy sobie na niektórych, bo w, w, widzę, że tutaj mamy chyba przez tak, przez ideę mamy zmniejszone. I co tutaj mamy? Szylami królewski ślub. To jest nowa rzecz, która będzie zostana, e, zostanie dodana. Jest to związane z tym, że to i to państwo dostało nowy content, więc... Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o magiczne królestwo Szylamów, będziecie mogli jeszcze tym zagrać. To też jest ciekawe, bo jest w miarę, w miarę potężne, więc nie, nie będzie takiego Zdarzenia, że po prostu człowiek będzie się trzymał ze głowy, i takie o ma los, nie mogę nic wyprodukować. Nie, ak akurat oni są dosyć dobrzy, e oni są dosyć wymagający, że tak powiem, że można by było, tylko że jest trochę wtedy trudniej, bo masz się w rogu ze wszystkich stron, więc że tak powiem, polecam to Państwa, żeby jeszcze, że jak już wyjdzie aktualizacja, która wyjdzie zapewne w trakcie serii tej. Żebyście zobaczyli sobie i oprzej. ok, widzę, że dosyć, dosyć o masz, los pojmano nam agenta. Super, wszystko było fajne, po czym pojmawali nam agenta. Nie mamy innego. A... Człowiek się zastanawia czasami takie, no, co ja zrobiłem, żeby stracić tego agenta? Nie, wysłałem go na śmiech. Okej, okay. coś tutaj będzie do zrobienia. Możemy już w sumie broń wsparcia zrobić. Tak, I jakby co, te ikonki to nie są do moda, to jest specjalny submod. Dla tej modyfikacji, więc jeżeli wolicie z ikonkami to pobierajcie, a jeżeli nie, no to nie musicie pobierać. Tak zresztą zostało zrobione, bo wcześniej był zintegrowany, ale... Uznaliśmy, że w sumie może niektórzy nie chcą tych ikonek, więc ikonki nie zostały dodane jako e, główna część moda. Okej, okay, budowa dróg. I teraz tutaj kolejna rzecz. Tak... E, jeżeli chodzi o pregame, to w pregame nie chcieliśmy dawać zbytnio wojen, dlatego że to mogłoby trochę, że tak powiem, osłabić, jeżeli chodzi o dalszy rozwój państw. Dlatego też postanowiliśmy, że będzie bardziej... Że damy taki okres dwuletni z tym kryzysem, żeby się go pozbyć, żeby państwa się podbudowały. I wtedy dopiero były jakieś wojny. Więc jeżeli chcecie najpierw takiego moda, gdzie się można podbudować, a później dopiero coś porobić, to jest właśnie ten mod. On, on bardzo mi przypomina trochę... Tak bardzo trochę. Bardzo mi przypomina kwestia Dwar, z tego względu, że to jest takie trochę własna fabuła, ale z drugiej strony mm, trochę tak, to jest takie nowe, że tak powiem, że człowiek jednak e, ma taki jednak cel, który może osiągnąć przez jednoczenie a nie tak jak czasami jest, że e, po prostu po pewnym czasie nic się nie dzieje na kontynencie, no. Trochę wina AI. Trochę wina tego, że ktoś źle zbalansował grę. Chociaż zazwyczaj to jest wina tego, że ktoś źle zbalansował grę. <grymne> Okej, okay. integracja przemysłu. Myślę, że to nie jest takie potrzebne nam. Coś może? Działania propagandowe czy co? Mam to. Okej. Okay. Miasto ciemności. I teraz chyba wrócimy, bo tutaj chociaż... Mam jakąś misję kolejgórską, więc zróbmy ją. No I oczywiście, co się nie zmienia? Mio. Tak, to jest chyba jedyna niezmienna rzecz w większości modów, z tego względu, że bardzo trudno się to montuje. Tak naprawdę to jest takie trochę czarna magia, że tak powiem, że ludzie jednak nie, nie wolą tego robić nie modować bo można po prostu trochę, tak jak kiedyś był, e, kiedyś był ten old world blues, był taki bardzo niezbalansowany, bo było po prostu, że, mm, jak to powiedzieć, że po pewnym czasie, jeżeli byłeś dobry, miałeś dobre badania, to mogłeś wybadać sobie takie busty, e, że człowiek, e, y, człowiek tak naprawdę nie mógł za bardzo nic zrobić. Teraz jest trochę inaczej, że tak powiem Outward Blues jest nieco bardziej zbalansowane, chociaż nadal są takie regiony, gdzie na przykład Meksyk, gdzie niektóre państwa to zawsze wygrywają. Okej, okay. co tutaj mamy? Producent samochodów, Okej, okay. prawa do Doliny Miedzi. Mamy jakieś decyzje, więc zobaczymy, co to jest. Republika Wielkich Oczu wyraziła swoją intencję renegocjacji warunków naszej długotrwałej umowy dotyczącej praw do zasobów w Dolinie Miedzi. Jesteśmy zaangażowani w negocjacje mające na celu utrzymanie naszych obecnych praw do zasobów w tym strategicznie ważnym regionie. W miarę jak trwają rozmowy z Republiką, dążymy do zapewnienia, że nowa umowa będzie zgodna z naszymi bieżącymi potrzebami i celami. Naszym priorytetem jest zachowanie dostępu do zasobów Doliny, jednocześnie respektując ducha współpracy, który określił nasze relacje z Republiką. E, Zakceptujmy, odrzućmy, dajmy więcej. A ja zażądam więcej. Może dadzą nam więcej wtedy tej doliny. Chyba nie dali. <grym> e, Okej. Okay. Mamy strasznie dużo fabryk. Bym chciał już zacząć produkować jakieś rzeczy, które nam się przydadzą w przyszłości. Na przykład pociągi, to mogłoby się przydać. I przeciwlotnicze. Tutaj chyba nie mamy zbytnio rzeczy. Możemy sobie to wziąć. Mm, to jest ciężki, to jest lekki. Może nie. Poczekajmy, może trochę w samoloty zainwestujmy. Zawsze fajnie jest zainwestować w nieco więcej samolotów. Okej. Okay. Okej. Okay. Jeden zuma by rządzić, by wszystkimi rządzić. Szokujące obrocie wydarzeń zły oficjalnie rozwiązał Radę Xizum. Posunięcie to ma miejsce pośród rosnących napięć i wewnętrznych konfliktów w kraju. Co więcej złych e, podjęła. Tak, tak błąd. Trzeba będzie naprawić. Podjął e, drastyczny krok usunięcia Xizolta ze stanowiska kanclerza Emporium. Xizolt niegdyś zaufany partner wypadł z łask despotycznego przywódcy, oskarżony o niekompetencję i nielojalność. W miarę jak chaos ogarnia Emporium, szepty niezgody stają się coraz głośniejsze w jego mrocznych kuluarach. Co to oznacza dla przyszłości kraju, pozostaje niepewne, ale jedno jest pewne: Zwyk Sizuma nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swój żelazny uścisk na władzy. Mój skarbie. <laughs> Okej. Okay. I dostajemy minusy, co nigdy nie jest dobre, ale w takim razie wzmocnijmy naszą walutę. Okej, okay, jak to wygląda? Jeszcze tutaj nie mamy segregacji pół ludzi Okej. Okay. Dla nich szczęścia. Nie wiem, nie znam się. Dobra, jeszcze poczekamy w sumie. Hmm, tutaj wygląda na to, że żadnych z naszych generałów nie zostało. E, nie został tutaj zabrany, więc to jest akurat. A! Chciałem tu kliknąć. Okej. Okay. I widzę, że nie mamy eventu. W okay. trwających negocjacjach dotyczących naszej wspólnej granicy z Republiką, kluczowym punktem sporu była sytuacja na lewym brzegu ujścia Rzeki Czarnej. Wcześniej żądaliśmy do militaryzacji tego obszaru, a ekipa Wielkich Osób się zgodziła. Jednak w miarę jak rozmowy trwają, ekipa Wielkich Osób teraz dąży do utrzymania status quo w tej dziedzinie. Ten rozwój, Ten rozwój wprowadza warstwę złożoności do naszych negocjacji, ponieważ obie strony ponownie oceniają swoje stanowiska i interesy strategiczne. Mm, możemy zażądać więcej. Zawsze to jest fajne. Zarządaj więcej. <grym> Zgodzą się. Okej. Okay. Mm, coś tutaj mamy. Może już tych inżynierów byśmy porobili. I tak naprawdę do okej. Okay. Jak zrobimy ten cel narodowy, to będę już kończył, bo widzę, że się kończy czas na ten odcinek. Zwolnienie podatkowe dla korporacji. Tak, bardzo złe he. Ok. Mm, coś mamy tutaj. O, nie mamy aż tak dużo osób. Przytulak. Uu, <laughs> mm, dobra, daję przytulaka. Ma minus 15, co będzie dla naszych fabryk cywilnych. Okej. Okay. Republika Wielkich Oczu odnawia umowę. Republika Wielkich Oczu przesłaniła oficjalny dokument nowej umowy gwarancyjnej. Ten krok nastąpi po miesiącach skomplikowanych negocjacji, podczas których obie strony ściśle zidentyfikowały kluczowe kwestie, które uważają za niezbędne dla sukcesu tego potencjalnego porozumienia. Propozycja stanowi kamień milowy naszych wysiłków zmierzających do ustanowienia ram współpracy, określa wspólne cele i zobowiązania, które ekipa Wielkich Oczu i Złe Emporium uważają za kształtujące przyszłość naszych stosunków. W miarę dokładniej oceny proponowanych warunków uznajemy znaczenie osiągnięcia decyzji zgodnej z interesami strategicznymi, celami obu stron. Te obrady kształtują przyszłość naszych stosunków i będą miały daleko konsekwencje dla całego regionu. Okej, okay, co to jest? Yy, otrzymamy większe prawa, a tutaj się po prostu, dobra, zaakceptujemy, co? Uuu, nice, uwielbiam aneksję terenów, nice. I teraz jest pytanie, tak możemy to skorować, okej, okay. podoba mi się to. Więc zgaduję, że się na wszystko zgodzili. I dzięki czemu mamy po prostu większe zasoby, już mamy gdzieś tutaj na przykład nie wiem mm, dostęp do tych, tak mamy dostęp. Okej, okay. nasza gospodarka rośnie. Okej, okay, więc to jest na tyle z tego odcinka. W następnych odcinkach na pewno trochę porobimy z drzewka, jeżeli chodzi o ekspansję, więc mogę już zacząć. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć.